chciałem poruszyć z tobą taki temat, który często się przejawia gdzieś tam w mediach i dotyczy internautów, którzy zarzucają często gwiazdom, a właściwie nawet już nie chodzi o to, że zarzucają, ale mają problem z tym, że istnieje medycyna estetyczna i że ludzie z tego korzystają. Czy ty się często z tym spotykasz? Często odpisujesz na takie komentarze? Wiesz co, ja w ogóle najlepsze jest to, że założyłam sobie aparat i teraz ciągle czytam wszędzie komentarze, co ty sobie zrobiłaś z ustami. Mówię, Boże, nic sobie nie zrobiłam, po prostu założyłam druty, no które tak mi wypychają usta, że wyglądają one niestety w ten sposób, a nie inaczej. I wiesz, ja się czuję przez to troszkę taka jakaś, nie wiem, trendowata, bo ludzie mnie za to piętnują, że ty sobie zrobiłaś usta, gdzie po pierwsze ani ich nie zrobiłam, a nawet jeśli bym je zrobiła, to byłoby mi z tego tytułu przykro, że wiesz, że ktoś zwraca na to uwagę, że nie wiem, że coś jest z moim wyglądem nie tak. Ale ogólnie nie miałabyś z tym problemu chyba, nie? Że wiesz, że zrobienie dzisiaj sobie czegokolwiek, to jest nic takiego. Czy uważasz, że ingerowanie właśnie w swój wizerunek, w swój wygląd, taki, nie wiem, jak cię stworzono, to jest coś złego na przykład? Nie, absolutnie nie. Ja uważam, że każdy powinien robić to, z czym będzie czuł się dobrze. Jeśli, nie wiem, przeszkadza ci nos, to sobie go zoperuj. Bo to jakby to jest twoje samopoczucie. To ty masz się czuć dobrze w swoim ciele. I ja się czuję na tyle dobrze w swoim ciele, że ja nie muszę operować nosa na przykład. Chociaż wiesz, jak miałam 15 lat, to wydawało mi się, że ten mój nos jest taki jakiś, nie wiem, strasznie szeroki i chciałabym go zmienić. Ale kiedy, wiesz, jakby stałam się osobą dorosłą, i nie wiem, zaczęło mnie być stać, powiedzmy, na taką operację nosa, stwierdziłam, że wcale takiej operacji nosa nie chcę i w sumie nie potrzebuję. I gdzieś tam też mam jakieś takie poczucie, że kurczę, mam już 30 lat i tak naprawdę, wiadomo, będę się starzeć i gdzieś tam będę musiała na różnych etapach swojego życia zaobserwować swoje zmiany, wiesz. Być może będę stosować jakieś tam ulepszacze, upiększacze, może nie jakieś takie hardkorowe. Wiesz, zobaczymy, jak sobie moja głowa poradzi z tym, że to moje ciało się zmienia. Na chwilę obecną jestem na tyle zaakceptowana i pogodzona z tym, jak wyglądam, że wiesz, w ogóle nie czuję potrzeby, żeby cokolwiek w sobie zmieniać. Chociaż też mi policzki już wytykają, a policzki są moje, zawsze miałam takie... Naturalne. Słuchaj, Ewelina, też a propos tego wizerunku, bo no już abstrahując od tego upiększania się ewentualnie, to też stylizacyjnie gdzieś tam to, jak wyglądam, jest ważne. Często pokazujesz swoją garderobę. Dużo toreb, bardzo dużo. Która jest twoją ulubioną? Ostatnio już nie pokazuję, bo rzadko mieszkam u siebie. Przeniosłam się teraz do Bielska i w sumie, wiesz, tak z moim mieszkaniem jakoś tak mi jest totalnie nie po drodze. Nie tęsknisz za torebkami? To czasami, wiesz co, ja jestem jedną z tych osób, które, wiesz co, ja mam bardzo dużo ładnych rzeczy, ale ja też nie lubię się ani tym chwalić, ani jakoś tak lansować tego, że tam nie wiadomo, co mam. I ja sobie... No nie wiem, jak czasem w lustrze zapozowałaś, to tam potrafiłem tutaj Gucci, tu z Louis Vuitton, tu Yves Saint Laurent. Ale wiesz, no nie robię takich akcji w stylu, ojejku, mam piękną torebkę, zobaczcie wszyscy, co sobie kupiłam. Ja w sensie, nie, no, jak mam fajną rzecz, którą lubię nosić, to sobie ją noszę, ale nie robię z tego jakiegoś wielkiego wow, bo nie uważam, że tym się jakoś tam trzeba, nie wiem, chwalić i afiszować. A można powiedzieć, że nie wiem, uzależniłaś się od, albo jesteś zakupoholiczką? W jakimś sensie, na pewno. No, nie ukrywam, że lubię torebki, bardzo lubię torebki. Chyba już buty mniej lubię niż torebki. Torebki naprawdę są jakąś taką moją, chyba szajbą.